Wryło mnie w ziemię. Nie powiem, że mam już dosyć. Wręcz przeciwnie. Słysząc i czytając, co dzieje się w kościele, nabieram jeszcze większej ochoty do działania i walki. Jeszcze bardziej chcę być w kościele. Przeprowadzam w swoim życiu wiele rozmów na temat wiary i kościoła. Często zdarza się, że ludzie piszą, szukają jakiejś porady i nie zostawiam ich samych, ale zawsze, zawsze odsyłam do kapłana. Było tak w przypadku pewnego pana, który pisał o samobójczej śmierci przyjaciela i rodzina oraz najbliżsi nie mogli sobie z tym poradzić, oraz gdy pewien rodak mieszkający na zachodzie Europy nie wiedział, co zrobić w kwestii swojego związku, oczywiście nieuregulowanego. Ale i wtedy, gdy pisał do mnie pewien kapłan z centralnej Polski o swoim problemie alkoholowym. Początkowo wystraszyłem się takich wiadomości, ale spowiednik powiedział mi, że mam odpowiadać, no i odsyłać do kapłana, co też sumiennie robiłem i nadal robię. Wiele godzin spędzam na dyskusjach o wierze, również przekonując, że zabijanie nienarodzonych i jakieś tam kompromisy z tym związane są po prostu nieetyczne, moralnie wadliwe i logicznie niespójne po prostu, co tu dużo mówić. No i kiedy wydaje mi się, że już udało mi się przekonać adwersarza, to on wysyła mi to. Wywiad z pewnym arcybiskupem. I posługując się tym wywiadem, tą treścią, mówi, że nie mam racji, bo nawet arcybiskup zastanawia się nad tym, czy kompromis aborcyjny nie jest lepszy. Ręce mi opadły. Oczywiście początkowo. Ale postanowiłem je znów unieść do gardy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. W programie Czuwaj Katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś ostro. Może za ostro. Ale ja tak lubię. Mam już dosyć memłania dookoła, bo wiarę traktuję najpoważniej. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia i rzecz jasna czujcie się jak u siebie. Wczoraj dostaliśmy, prawdopodobnie, pierwszego shadow bana. Nic dziwnego, powiedziałem na antenie kilka razy słowo Żyd. I to wystarczyło. Szkoda, bo Żyd to ładne słowo. O, na przykład Jezus był Żydem. No, Galilejczykiem, ale jednak Żydem. Był nawet obrzezany. Szkoda, że tak się dzieje. Ale nic to. Idziemy dalej. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, subskrypcji, komentarza, może zrobić to teraz. Pamiętajcie, żeby komentarz zawierał więcej niż 5 słów, bo algorytm YouTube'a to lubi. A jeżeli ktoś chce dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów naszego projektu, no nie będę udawał, że będzie nam bardzo miło i co tu dużo mówić, będzie też dużo łatwiej. Dziękujemy wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was tego programu by nie było. Wszystko po prostu by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa natomiast byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie jak zwykle postawić nam kawę, bo lubimy kawę, poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Kanon 375 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdza, że biskupi poprzez sakramentalne święcenia i misyjne posłannictwo, których udziela im sam Duch Święty, są ustanowieni do naśladowania apostołów, by paść Kościół Boży. Ta rola jest zatem zakorzeniona w najwcześniejszych tradycjach i w nauczaniu Kościoła, mając na celu kontynuację, rzecz jasna, misji Chrystusa na ziemi. Biskup, nie jeden, ale każdy, ma też obowiązek nauczania wiary katolickiej. Są oni bowiem głównymi nauczycielami w swoich diecezjach, odpowiedzialnymi za promowanie i ochronę praw wiary oraz moralności, a także za nadzorowanie katechezy. I widząc to wszystko, wpada mi nagle do ręki wywiad, którego udzielił Jego Ekscelencja arcybiskup wrocławski Józef Kupny, nowo wybrany zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej przestrzega przed politycznym zaangażowaniem duchownych, ale nie na to zwróciłem uwagę. Jest coś, co wyrło mnie w ziemię. Posłuchajcie. Dziennikarz Kaj. Kwestie światopoglądowo-religijne należą dzisiaj do kluczowych motywów w debacie publicznej. Czy uważa ksiądz arcybiskup, że możliwa jest spokojna rozmowa na temat aborcji, religii w szkole czy funduszu kościelnego? Rozmowa bez wzajemnego przerzucania się sloganami i stereotypami, lecz oparta na konkretach i racjonalnych argumentach? Nie wszystkie tematy, odpowiada arcybiskup, będzie można dyskutować w taki sposób.
Jeśli chodzi o ochronę życia, to Kościół nie jest w stanie zadeklarować niczego innego niż dotąd. Nie powiemy, że zgadzamy się na aborcję, ale do określonego tygodnia ciąży. Tu nie ma kompromisu. Natomiast co do kwestii prawnej, to do pewnego czasu istniał wypracowany kompromis. Uwzględniał on z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej. Jakoś ze sobą żyliśmy. A teraz stało się coś niedobrego. Dziennikarz Kai. Wahadło przeszło zdecydowanie w drugą stronę. Ksiądz arcybiskup. Tak, bo postawiono sprawę na ostrzu noża. Powstaje pytanie, czy to przysłużyło się dobrze ochronie życia, czy nie. Co do kwestii prawnej, to do pewnego czasu istniał wypracowany kompromis i uwzględniał on z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej strony tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej. Arcybiskup nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie, bo sprawa ochrony życia i niezabijania innych istot to nie jest kwestia jakiejś tam ludzkiej wrażliwości, ale podstawowych praw człowieka, cywilizacji, człowieczeństwa, jakiejś zwykłej, normalnej w świecie przyzwoitości i sprawiedliwości, a dopiero na końcu przykazań Bożych i nauczania Kościoła. Zresztą występuje ona przecież nie tylko u katolików. Tak jak niechodzenie do sypialni cudzych żon nie jest sprawą wiary, ale normalnych zasad i elementarnego jakiegoś honoru mężczyzny. Okradanie innych z ich własności, chociaż wynika z Bożych nakazów, to społecznie jest najmniej związane z Kościołem, ale z przyzwoitością właśnie i ze sprawiedliwością. Albo obdarzanie drugiego człowieka uczuciem i miłością. Dlaczego znakomita większość ludzi, czy wierzą, czy nie wierzą, po prostu tak czyni? Nie dlatego, że Kościół tak każe, ale dlatego, że tak wygląda naturalna kolej rzeczy. Dlatego, że jest miłe i przyjemne dać komuś radość, a nie smutek i cierpienie. Nie możemy też uciekać w tych sprawach od walorów edukacyjnych, wynikających z wiedzy medycznej i szacunku do samych siebie. Trzeba młodym ludziom mówić, że za każdym czynem idą określone konsekwencje. Jako ojciec czworga dzieci i małżonek od 17 lat mam mandat, aby i w tej sprawie zabierać głos. Zbliżenie kobiety i mężczyzny może zakończyć się, uwaga, i tu niespodzianka, ciążą. Jazda z nadmierną prędkością, wypadkiem samochodowym, wyprzedzanie na pasach, zabójstwem pieszego, wypłynięcie zbyt daleko od brzegu, utonięciem, wyjście w góry zimą pomimo ostrzeżeń pogodowych też może być po prostu zakończone tym, że ktoś nie wróci. To się nazywa u dorosłych ludzi branie odpowiedzialności za swoje czyny. I tak jak pijany morderca za kierownicą musi ponieść konsekwencje swojej decyzji, a nie wystarczy przecież, aby wytrzeźwiał, tak i ten, kto doprowadził do wypadku, będzie sądzony według prawa i nie wystarczy, że następnego dnia sprzeda swój samochód, usunie dowody i wszystko jest załatwione. Ten, który wypłynął zbyt daleko, może utonąć i czasu nie cofnie. Ten, który wyjdzie w góry bezmyślnie, umierając z wychłodzenia, nie wróci do schroniska, pstrykając palcem. Oraz człowiek, który podejmuje decyzję o współżyciu z drugim człowiekiem, musi mieć świadomość nieodwracalnych konsekwencji swojego działania. Zabicie innej istoty jest nie tylko odrażające z ludzkiego punktu widzenia, ale niesie za sobą szereg konsekwencji dla kobiety, która takiej rzeczy dokonuje. Tabletki dzień po. Dla 15-letnich dziewczyn mają być wydawane bez ograniczeń. Na razie mamy w tej sprawie weto, ale kto wie, co czeka nas dalej. No i te tabletki będą mogły być łykane jak aspiryna. Mogą zniszczyć ich zdrowie i życie. Jak mogliśmy na to pozwolić? Zamiast pisać kolejne komunikaty, miałkie i drętwe, może warto zorganizować wiernych? Może stworzyć jakąś zawodową produkcję filmową na poziomie Netflixa? Zaangażować wszystkich ludzi dobrej woli w jej dystrybucję i dotrzeć do młodych z konkretnym, dynamicznym przekazem? Kościół nie ma na takie działanie 2 czy 3 milionów złotych? To dziwne, bo co niedzielę kładziemy na tacę. A może zamiast mówić o skuteczności kompromisu, to warto zacząć edukować ludzi w nowoczesny sposób? I nawet jeżeli takie działanie nie odniesie oczekiwanego rezultatu, a doprowadzi do chociaż garstki, ludzi, którzy, czy która będzie mogła się narodzić, to uważam, że warto. A może wśród takich ludzi będzie jakiś przyszły arcybiskup, który podniesie nas wszystkich na duchu i rozpali w narodzie ponownie tę iskrę? Nie można prowadzić dialogu ze złem. Nie można iść na kompromis ze złem. A to, że w jednym społeczeństwie żyją ludzie o różnych wrażliwościach, poglądach, ocenach świata, nie uprawnia jeszcze do tego, aby dla ich dobrego samopoczucia i świętego spokoju zgadzać się na rzeczy, na które zgody być po prostu nie może.
No bo idąc tym tokiem rozumowania, pomyślcie sami, rozumowania rozumiem księdza arcybiskupa, mógłbym stworzyć przestrzeń do wprowadzenia każdego dowolnego prawa na podstawie tej argumentacji. Ona jest po prostu logicznie niespójna i zaraz wam to udowodnię. Bardzo proszę, prosty eksperyment. Załóżmy, że sprawa nie dotyczy aborcji, ale tego, że istnieją wśród nas takie społeczności, które dopuszczają kulturowo bicie kobiet. A przecież takie są. Czy gdyby dziennikarz zapytał księdza arcybiskupa nie o aborcję, ale o bicie kobiet, to również znaleźlibyśmy takie usprawiedliwienie? Też znaleźlibyśmy kompromis, który uwzględniałby z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej? I też jakoś sobie byśmy żyli? A gdyby sprawa dotyczyła związków, wiecie, tych i tamtych, a zaraz przecież ona będzie dotyczyła, no to też za logiczną podstawę podawalibyśmy wtedy zdanie, że ważny jest kompromis, który uwzględniałby z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej? I też jakoś byśmy sobie żyli, księże arcybiskupie? A gdyby mniejszość romska, która przecież w swoim kodzie kulturowym ma wpisaną bardzo często taką zasadę, że poślubiają nieletnich, głównie kobiety, rzecz jasna, dziewczęta, no to według polskiego prawa te dziewczęta w ogóle nie mogą obcować płciowo ani zawierać związków małżeńskich. No i gdyby ta społeczność chciała uregulowania swych norm społecznych w polskim prawodawstwie i domagała się tego głośno, to też byśmy powiedzieli, że ważny jest kompromis, który uwzględniałby z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej. Przecież oni nie podzielają i myślą inaczej. I też byśmy sobie jakoś ze sobą żyli? A gdyby nieograniczona liczba płci miała na stałe zagościć na kartach naszych kodeksów prawa? A musimy mieć przecież świadomość, że ci sami ludzie od aborcji są piewcami takiego stanu rzeczy. To powiedzielibyśmy, że ważny jest kompromis, który uwzględniałby z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej strony tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej? I też byśmy jakoś sobie ze sobą żyli? A jeżeli do laski marszałkowskiej trafi projekt o wprowadzeniu legalnej eutanazji i wokół tej strasznej przecież rzeczy powstanie jakiś głośny ruch domagający się takiego rozumienia praw człowieka i powstanie w tej sprawie kompromis, to też powiemy, że jest on istotny, bo uwzględnia z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej. I też jakoś byśmy sobie, rozumiem, ze sobą żyli. I kończąc te przykłady, a mógłbym przecież w nieskończoność, gdyby w coraz bardziej zlaicyzowanym polskim społeczeństwie padła propozycja, aby wiara stała się domeną ograniczoną wyłącznie do murów świątynnych, ponieważ żyją w Polsce różni ludzie, którzy nie chcą być narażeni na widok obnoszących się ze swoim wyznaniem katolików. No i gdy nakażą nam prawem, abyśmy zamknęli Chrystusa w obrębie kościołów. Koniec procesji, koniec sutan, koniec habitów, koniec modlitw, koniec krzyży. To co by ksiądz arcybiskup powiedział? Że trzeba uszanować? Że ważny jest kompromis, który uwzględniłby z jednej strony wrażliwość ludzi wierzących, a z drugiej tych, którzy nie podzielają naszego systemu wartości i myślą inaczej? I też jakoś byśmy ze sobą żyli? I jakoś ze sobą żyliśmy, a teraz się stało coś niedobrego. To zdanie księdza arcybiskupa mnie nie oburza, ale pokazuje po prostu wszystko. I jakoś ze sobą żyliśmy, a teraz się stało coś niedobrego. Stało. Zgadzam się, stało się coś niedobrego, a mianowicie to, że ktoś wpadł na pomysł, aby człowieka o takich poglądach zrobić arcybiskupem Kościoła katolickiego i mianować go wiceprzewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Ekscelencja wybaczy, ale ta sytuacja trwa już zbyt długo. Mam na myśli miałkość dużej części polskiego kleru i episkopatu. I mówię to jako wierny syn Kościoła, człowiek, który pomimo swojej wielkiej grzeszności, człowiek o wielu słabościach, za wszelką cenę chce w Kościele pozostać i staram się, aby za sprawą mojego tutaj gadania chociaż kilka osób wahających się wytrwało. Bo nikt tak instytucji Kościoła mi nie obrzydza, do Kościoła mnie nie zniechęca, jak idący na różne układy kościelni dostojnicy, którzy jak myślą, że będą puszczać oko do lewicy, to ominie ich społeczny ostracyzm. Nie ominie. Mam dla was złą wiadomość, bo obiecał nam to Chrystus. Teraz pozwólcie, że rozłożę na czynniki pierwsze te dwa ostatnie, proste przecież zdania, które wypowiedział arcybiskup. Zacznijmy od tego. Jakoś sobie żyliśmy. Ale chyba byli tacy, którzy nie zdążyli sobie pożyć, co? Grunt, że wy jakoś sobie żyliście we względnym spokoju,
otoczeni estymą i szacunkiem wiernych, o nikłej świadomości na temat tego, czym jest wiara katolicka. Jakoś sobie żyliśmy w cieniu zabijanych niewinnych istot również z byle powodu. Jakoś sobie żyliśmy z tą świadomością, że jest sobie człowiek, któremu odbiera się pewne prawne szanse do życia, bo na przykład ma zespół Downa. Żydzi po zabójstwie Chrystusa też sobie jakoś żyli. Arcykapłani i uczeni w piśmie odetchnęli z ulgą, gdy wyeliminowali podżegacza, który buntował w ich mniemaniu społeczność żydowską w całej prowincji. Ale on zmartwychwstał. Po co? Aby przyjść sądzić żywych i umarłych. Aby jego królestwo nie miało końca. Ksiądz arcybiskup tego się nie boi? Bo ja bardzo. Nawet w Niedzielę Miłosierdzia się boję. Ale kolejne zdanie. A teraz stało się coś niedobrego. Cóż takiego niedobrego się stało, księże arcybiskupie? Że prawo zaczęło w końcu działać w zgodzie z konstytucją kraju? Przecież prawnie nikt nie zakazał i nie nakazał heroizmu kobietom. Kobieta, której życie jest zagrożone w wyniku ciąży, może nadal podjąć tę decyzję. Cóż niedobrego się stało? Że zmanipulowane, głównie młode osoby wyszły na ulice polskich miast domagać się nieograniczonego zabijania niewinnych? Ale przecież powstał wobec nich równie liczny opór. Opór ludzi, katolików, ale też niewierzących, którzy wyszli bronić świątyń przed fizyczną agresją. Większości z was z nami nie było. A był taki biskup w Katowicach, który wręcz sobie nie życzył, żeby młodzież wszechpolska broniła świątyń. Tak jak nie było was razem z nami podczas tego, w co nakazywano nam wierzyć, a co okazało się zupełnie czymś innym, a czego kazali się bać. Cóż takiego niedobrego się stało? Cóż się stało, że po kilku takich manifestacjach zmalały one przecież do marginalnej jakiejś grupy, bo nikt normalny nie chciał się już podpisywać pod postulatami rozwrzeszczanej tłuszczy nienawistnych, opętanych jakichś i wulgarnych w swym przekazie bab? Cóż takiego się stało? Przecież analiza porównawcza badań w katolickim przecież społeczeństwie mówi wyraźnie, że Polacy pomimo dekadenckich manipulacji są wbrew pozorom za takim układem, jaki obowiązuje dzisiaj. Żadnej aborcji na życzenie, żadnej aborcji ze względów materialnych, nie ma też zgody Polaków na aborcję z przyczyn eugenicznych. Takie prawo przecież obowiązuje w Polsce dziś. Więc zamiast mówić, że stało się coś niedobrego, może warto zacząć wykorzystywać ambonę, aby mówić normalnie do ludzi, w sposób jakiś normalny, wyjaśniać wiernym, jak są manipulowani. Co do aborcji na życzenie. Wsparcie dla takiego rozwiązania miało stopniowo od 1999 roku aż do roku 2020 tendencję spadkową. W roku 2020 odnotowano pewien wzrost, to prawda, poparcia dla tak szalonych rozwiązań prawnych, ale wynikało to z rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odnoszących się do rzeczywistego zakresu tego orzeczenia. Tymczasem od roku 1992, zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez Centrum Badań Opinii Społecznej CEBOS, zauważalny jest spadek poparcia w dorosłej populacji Polski dla różnych przypadków aborcji, w tym aborcji eugenicznej przeprowadzanej z powodu upośledzenia płodu, aborcji z powodów jakichś związanych z trudną sytuacją matki, o tak bym powiedział, jak również dla aborcji na tak zwane życzenie. W kwestii aborcji motywowanej trudnościami materialnymi poparcie spadło z poziomu blisko 50% do niecałych 20%. No to chyba jest dobrze i warto to wspierać. Czyli ludzie popierają obecny stan rzeczy i trzeba to im wyjaśniać. Dziennikarz prowadzący rozmowę z arcybiskupem Wrocławia Józefem Kupnym kontynuował temat zmian w prawie aborcyjnym i powiedział: i teraz wahadło poszło zdecydowanie w drugą stronę. A jego ekscelencja odpowiedział: tak, bo postawiono sprawę na ostrzu noża. Powstaje pytanie, czy to przysłużyło się dobrze ochronie życia. Nie, księże arcybiskupie. Nie z tego powodu. Laicyzacja społeczeństwa, radykalizm postaw zbliżających się do lewackiej agendy, brak wychowania młodych pokoleń, brak autorytetów i ich upadek, marginalizacja Chrystusa w życiu społecznym, niszczenie rodzin, media i to, co z nich jest sączone w młode umysły, to jest przyczyna tego, co dziś obserwujemy, a ustawa jest tylko rezultatem. Lewica od zawsze miała na agendzie taki plan i realizuje go nie dlatego, że życie w końcu zaczęło być w pełni chronione, ale dlatego, że od tego jest lewica, aby walczyć z naszą cywilizacją. Nie potrzebowali do tego żadnych stymulatorów. Powiem księdzu arcybiskupowi, dlaczego tak się dzieje. Bo wy, co ciężko jest mi mówić, ale uważam, że taka jest prawda, jesteście nijacy, często jak sól zwietrzała.
Bo nie ekskomunikujecie polityków, którzy podają się za katolików, a głosują za aborcją. Bo nie przypominacie o ekskomunice ipso facto. Gdyby taki Tusk lub Hołownia dostał taką informację, może by się opamiętał. Bo się boicie reakcji władzy. A biskupi, a już szczególnie kardynałowie, nie mogą niczego się bać. Bo przez lata ciężko pracowaliście na to, aby autorytet apostolski dla wielu ludzi nic nie znaczył. Bo blatowaliście się z politykami, a sojusz ołtarza z tronem zawsze działa na niekorzyść ołtarza. Bo gdyby zapytać Polaków o współczesne autorytety, te kościelne byłyby na szarym końcu. Nie, księże arcybiskupie. W wielu krajach świata, gdzie wprowadzone jest bardzo liberalne prawo do mordowania najsłabszych ludzi, wcale nie było wcześniej jego zaostrzenia. Lewica taka po prostu jest. I taka była zawsze. I Polska nie jest żadnym wyjątkiem. Kto inaczej mówi, kłamie lub nie ma pojęcia o socjologii i politologii. Traf chciał, że w wyniku działań konkretnych ludzi i konkretnych partii, które nie pomyślały wcześniej, a uważały się za katolickie, lewica dzisiaj przejęła psim swędem władzę w Polsce lub jej jakąś część. Ale inna sprawa, że życie tutaj na ziemi nie jest wolne od jeszcze jednej przestrzeni, tej, która nie jest opisana żadnym ziemskim prawem ani żadnymi regulacjami, co my, ludzie wierzący, chyba możemy i powinniśmy głosić. Pominęliśmy bowiem w tej sprawie, a nie znalazłem tego w wywiadzie, który dziś omawiamy, że istnieje coś takiego jak realna walka dobra ze złem. I to złem osobowym. Czy w tej sprawie palce macza wyłącznie lewica? A może do tego kotła swoich kopyt, czy co on tam ma, również dokłada książę tego świata? Dla kolegi pytam. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Proszę nie odpowiadać. Tu odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że macza. Oczywiście, że tak jest, ponieważ świat na tym stoi, że trwa w nim nieustannie walka dobra ze złem. Dobro natomiast, uwaga, to definicja dobra. Dobro to dobro, a zło to wszystko, co jest złe i co ze złem wchodzi w jakiekolwiek układy. I gdyby ten dziennikarz prowadzący z księdzem arcybiskupem wywiad nie pełnił tylko roli podstawki pod mikrofon, ale zaczął zadawać logiczne pytania, może dowiedzielibyśmy się, co Wasza Ekscelencja w tej sprawie sądzi. Czy za mocno? Nie wiem. I mało mnie to interesuje, bo już jestem zbyt duży. I zbyt dużo czasu straciliśmy na jałowych dyskusjach, na milczeniu w imię korporacyjnego dobra. Gdy mówili nam 20 lat temu, że trzeba milczeć w sprawie pedofilii, bo Kościół se poradzi, to tak sobie poradził, że w Irlandii puste są kościoły. I mamy czekać na to samo w Polsce? Kościół jest również naszą, świeckich, odpowiedzialnością. I po to Bóg daje nam pewne zdolności, abyśmy z nich za pomocą samego Boga, prawda? Świadczyli o nim prawdę. Mamy nadal stwarzać pozory, tworzyć jakiś udawany obiektywizm, jak robi to wielu balansujących pomiędzy lewą a prawą stroną katolickich publicystów? Mam powiedzieć, że w kwestii tego wywiadu i innych podobnych wypowiedzi mam nadzieję, że to jest przejęzyczenie księdza arcybiskupa, że faux pas, że z pewnością nastąpiło jakieś nieporozumienie? Nie. Ja nazywam się Marek Miśko i biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Więc odpowiem to, co myślę i czuję. Te słowa w ustach hierarchy Kościoła Świętego są najnormalniej w świecie obrzydliwe. I dla mnie trącą zdradą Chrystusa, chociaż nie mi osądzać. Jeżeli my, katolicy, nie zaczniemy w końcu nazywać rzeczy po imieniu, nie będziemy radykalni w ocenach takich postaw, to przegramy wszystko, co tylko można przegrać. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Nasza standardowa regułka. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Tam można postawić kawę, wejść na PayPal, wejść na zrzutkę, czy też przekazywać darowizny na konto, ale to jest tylko i wyłącznie państwa decyzja. Ja tylko poddaję to pod rozwagę. A na odchodne w niedzielę, bo postawiono sprawę na ostrzu noża, powstaje pytanie, czy to przysłużyło się dobrze ochronie życia, rzekł ksiądz arcybiskup. Odpowiem ekscelencji w inny sposób, podając własną historię, która, mam nadzieję, pomoże zrozumieć księdzu, w czym jest rzecz. Będzie to historia o tym, jak działa, czy działał ten podły system, o którym, jak rozumiem, wypowiadał się ksiądz z jakąś tam akceptacją. Byliśmy młodymi małżonkami, rok po ślubie. Ja miałem 23, a żona 24 lata. Sami w wielkim mieście, w Warszawie.
Jedni rodzice 500 km stąd, drudzy prawie 300. Mieszkaliśmy w wynajmowanym mieszkaniu. Uczący się siebie i studiujący. Stać nas było na niewiele. Praca była jaka była, no i w pewnym momencie straciliśmy ją oboje. Zrobiło się ciężko. Duma nie pozwalała przez długi czas prosić o pomoc rodziców. Monika zaszła w ciążę. Już po pierwszych kontrolnych badaniach wyszło coś nie tak. Lekarz zapytał, czy mamy kota. Mieliśmy. Przytargałem takiego czarnego, bezdomnego obszarpańca, gdy był jeszcze kociakiem. Potem nam uciekł. Kot wabił się konkwista. Okazało się, że koty przenoszą taką chorobę, która nazywa się toksoplazmoza. I tą też chorobą moja małżonka się zaraziła. Toksoplazmoza szczególnie w pierwszym okresie ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu, jak i dla samej ciężarnej. Dostaliśmy więc skierowanie do szpitala zakaźnego na Wolskiej. Przyszliśmy, usiedliśmy w kolejce. Monika może była w trzecim miesiącu. Oczekiwanie dłużyło się, wręcz niesamowicie. Więc zaczęliśmy sobie rozmawiać o chorobach z współchorującymi. Dowiedzieliśmy się, że jeden choruje na malarię, inny jeszcze na jakąś tam ciekawszą tropikalną chorobę. I zrobiło się tak sobie. No bo ja z małżonką, ona w ciąży, a tu facet po malarii lub w trakcie jej przechodzenia na jakimś tam etapie. Gdy weszliśmy do środka, czekała na nas bez jakiegokolwiek uprzedzenia grupa ze 20 studentów medycyny, a przy biurku mężczyzna w białym fartuchu. Twarzy człowieka nie pamiętam, ale celowo nie używam słowa lekarz. Nikt nas oczywiście nie zapytał o chęć rozmowy w obecności publiczności. Oczywiście zgoda by była, bo gdzieś ludzie muszą się uczyć sztuki medycznej. No ale chociażby ktoś by zapytał. Człowiek za biurkiem rozpoczął wywiad, dosyć oschle i mało przyjaźnie, a my myśleliśmy, że jesteśmy wystraszeni. Nic podobnego. Nastraszył nas dopiero on, gospodarz w swoim gabinecie. Popatrzył na wyniki i powiedział: toksoplazmoza w pierwszym trymestrze. Dziecko urodzi się z wodogłowiem albo bez którejś z kończyn. I tyle. I nic dalej. Któreś z nas zapytało, co możemy z tym zrobić. Powiedział, że są metody i niemalże wprost zasugerował zabicie naszego dziecka, bo jest czas, zgodnie z ustawą. Bóg czuwał, że nie strzeliłem go wtedy w papę. Powiedzieliśmy, że to wykluczone. Wskazał więc na zabieg amniopunkcji. Gdy zapytaliśmy, co to jest, czemu służy, na czym polega i czy jest to w ogóle bezpieczne, wręczył nam skierowanie do jakiegoś miejsca, zdaje się przy Płockiej, i się pożegnał. Było piątkowe popołudnie. Wyszliśmy jak rażeni piorunem. Żona się popłakała, ja skołowany gówniarz przecież myślałem, że świat będę zdobywał, a nie mogłem sobie poradzić w tej sytuacji. Więc poszliśmy na tę Płocką. Tam pani powiedziała, że spoko, zabieg jest prosty i w zasadzie nic to nie zmieni. Wpisała nas do grafika, ale zaraz za nią pojawiła się kolejna pani i ta już powiedziała, że nie jest tak wcale spoko, bo jest on obarczony dużym ryzykiem poronienia i tak dalej, i tak dalej. Więc po wyjściu zostaliśmy z tym sami. Było już późne popołudnie. Nie było więc gdzie pójść po żadną inną poradę, a do prywatnego lekarza nie mieliśmy kasy. Wtedy zadzwoniliśmy do naszej koleżanki Kai i ona nam dała numer do profesora Bogdana Chazana. Zadzwoniliśmy, nie odebrał, znów strach, ale po chwili oddzwonił. Przedstawiliśmy się, przedstawiliśmy sprawę, a on z ogromną troską, ale też spokojem w głosie uspokoił nas i kazał przyjść do Szpitala Świętej Rodziny w poniedziałek. W szpitalu zrobili Monice zwykłe USG, żadnej amniopunkcji. I wiecie co? Okazało się, że te poprzednie były mocno wadliwe i nie uwzględniały wielu czynników. Ciąża przebiegła wzorcowo. Nie w szpitalu, w domu. Staszek się urodził. Zdrowy jak byk. Dziś ma 15 lat i jest okazem zdrowia. Wyższy ode mnie, trenuje boks u Żeromińskiego. Zapowiada się świetnie. Z angielskiego szóstki w matmie to on mnie i żonę może podciągnąć. Głównie mnie. Dużo czyta, o niewiele pyta. Zajmuje się rodzeństwem. Jest wspaniałym młodym chłopakiem. Zresztą tak jak pozostała dwójka. No i Helenka. Bo wszystkich wychowywała moja żona. Ja zawsze gdzieś byłem na uboczu. I teraz, gdzie tu kompromis? Ktoś się, księża arcybiskupie, pomylił w naszej sprawie. Gdyby zamiast nas, młodego małżeństwa, była na przykład młoda, zagubiona dziewczyna, no to słysząc od lekarza przecież jakiegoś autorytetu, prawda? Że dziecko, które nosi w sobie, będzie miało wodogłowie, wzięłaby od niego prawdopodobnie te kwity i zabiłaby syna lub córkę. Całkiem zdrowe dziecko. A nawet gdyby było chore, na to czy tamto, przecież wszyscy chorujemy. A wszystko działo się w czasach tego kompromisu, który nie był dobry, bo zło dobre być nie może. Ale powiem więcej. Dzisiaj urodziny trzecie obchodzi nasza Helenka.
a dokładnie Helena Monika Maria Wiktoria. Kiedyś opowiem wam historię czworga imion naszej jedynej córki. I wiecie co? Urodziła się z wadą, która również kwalifikuje się według tego prawa, które było wcześniej oraz tego, które chcą dzisiaj wprowadzić aborcjoniści do tego, żeby ją zabić. I wiecie co? Urodziła się, trzeba było ją operować, to prawda, przeszła dwie operacje w swoim króciutkim życiu i żyje. Jest wspaniałym dzieckiem, zdrowym i rozwijającym się. Oczywiście będzie z tą chorobą musiała żyć do końca życia, ale ona wcale nie musi wpływać na jej życie w żaden sposób. Dzisiaj nie wpływa na życie tak wspaniałego dziecka. Ale jeżeli jakiś lekarz powie matce, nastraszy ją, to taka matka, jedna czy druga, lub małżeństwo, które nie jest ugruntowane w Bogu, lub w jakimś tam, jakby to powiedzieć, bo nie chciałbym nikogo obrazić. Chodzi o to, że człowiek musi w trakcie małżeństwa wykształcić w sobie pewną taką funkcję wsparcia. Więc są małżeństwa, które o tak, nie wspierają się. Jakiś facet, żeby na odczepnego da tam 3000, nie wiem ile kosztuje mordowanie własnego dziecka, ale powiedzmy te 3000 złotych, weź, że zabij i to będzie po problemie. Chodzi po prostu o to, że są choroby, z którymi można żyć. Helenka taką chorobę ma, ale ta choroba by kwalifikowała się do tego, żeby ją zabić. Mam nadzieję, że ksiądz arcybiskup to zrozumiał. A wy, księża, których jest tutaj w naszym programie bardzo dużo, którzy oglądacie, nie poddawajcie się. Zamieszanie będzie tylko większe. Stal musi się hartować w ogniu. A my, świeccy, słysząc, co mają do powiedzenia, hierarchowie, którzy odpuszczają, którzy układają się w swej ludzkiej ułomności, zdradzają, nie róbmy sobie z tego nic. Nam zdradzić nie wolno. Dumnie trzeba mówić, jak jest. Dlatego puentą dzisiejszego programu niech będzie przepiękny, nowy wiersz Jacka Kowalskiego do kapłana polskiego. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Błogosławiony bądź, polski kapłanie. Błogosławione twe posługiwanie. Błogosławiona twa czarna sutanna i brewiarz, i stuła, i krzyż, i różaniec. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie, świętego, chromego, niedoskonałego, Kościoła Pańskiego, życie i trwanie. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Jezusa Chrystusa przepowiadanie w porę i nie w porę niech nie ustanie. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, brewiarz, sutanna i krzyż i różaniec, Maryja Panna i jutrznia poranna i zorza zaranna i Pan Jezus. Amen. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, nastawaj, nawracaj, głoś nieprzerwanie, lecz krzyżem, krzyżem napominaj, a karku nie zginaj, nie zginaj. Amen. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, wieki wieków.